Turomek, Tutomek. Jesteśmy na 400 Roncesville Avenue, Vekran Polish Film Festival. Idziemy na film Zero. Robert Więckiewicz jest, są specjalne goście. Idziemy. Tomek? We are here at 400 Roncesville, going to see Robert Więckiewicz's film Zero. Lots of guests from Canada and Poland. We're going to go meet them tonight. Let's go. Tomek. Jesteśmy z Martą Ogonek, ona jest organizatorem, aktorką Ekran Polish Film Festival. Marto, jak się to wszystko zaczęło? Zaczęło się 3 lata temu, kiedy spotkałam znajomego na lotnisku i zaczęliśmy rozmawiać o festiwalu filmowym i o maratonach filmowych. On wtedy organizował maraton filmowy w Vancouver. Ja pomyślałam, że ja zrobię coś podobnego w Toronto i powstał Ekran. Poznałam Patryka Bognata, który jest jakby designerem. Cześć Patryk, miło. I we dwoje postanowiliśmy popchnąć polski festiwal filmowy w Toronto. Tu Tomek. Tu Tomek, and we're here with Josh. Josh is not Polish, but he is enjoying some Polish food here. We enjoyed previously. He's going to tell us a little bit of his experiences with Polish film. So you've seen some Polish films, correct? Yes, I saw Ashes and Diamonds and Canal. They're from, they're based on World War II. I don't know when they were made, but they're considered to be classics, just in the general. Słyszałem, że są 3 osoby takie honorowe, które przyjechały tutaj na ten festiwal. Wiem, że jeden ma na imię Oscar, a drugie? Dwie drugie osoby to pani profesor Maria Kornatowska ze Szkoły Filmowej z Łodzi oraz aktor Robert Więckiewicz. Polish films are you going to be seeing tonight or tomorrow at this festival? I have no idea. A co jest w przyszłości dla festiwalu Ekran? No mamy nadzieję, że festiwal będzie się rozrastał, że będzie dłuższy, że będzie może trwał tydzień, że będzie więcej filmów, więcej celebrytów z Polski i że może w przyszłości przeniesiemy się do większego, bardziej większego, elegancznego kina. Tu Romek. Tu Tomek. And we have our friend here, what is your name? Tanguy. I come from Brittany, so the west part of France. It's like the Celtic part of France. But I was born in Canada. So like a few years ago, I decided to come back to see how is Toronto. And I started to play music and busking in the street. And I met a lot of like interesting musicians. So I started to play in a few bands, and now I'm staying here and like playing music. We're here with my friend, what's your name? Yoshi. Yoshi? Yeah. That's so exciting. And I understand you've been around the world? Yeah. Name a few of the cities you've been to around the world. So yeah, I've been like traveling a lot in Europe. So I've been to Belgrade, to Bratislava, to Krakow, Vienna, Munich. I've been like, to Southeast Asia, to Bangkok, Chiang Mai. You went to Bangkok? Yeah, I went to Bangkok, yeah. Which city? Hmm? In which city? No, it's like in Thailand. You watched the movie, what was it called? I don't remember. I don't even. Hey Tom, go folk yourself. Ha ha ha! That is actually the name of the album, Go Folk Yourself. Go Folk Yourself. Tell us about where you got that from. Where did you get that from? It's because like a lot of the music is like from like folk music coming from like different parts of Europe. And you know, it's like was like a nice way to say it, you know, go folk yourself. Because people should listen more to folk music. Go back to organic. You watched the movie, what did you think of it? That's pretty interesting. Actually, I have some Polish friends at my work, and I don't really know their culture, right? So, but when I watch the movie, it's like, it makes me wanna go to Poland, you know? Good impressions. Yeah. lot of folk in the Polish community, a lot of folking. So Polish people love their folk, so if you love folk,
check this out. Go folk yourself. Yoshi, where are you from? I'm from Japan. I live. And why do you love Polish people? I like them. Why? No reason. He loves Polish girls. Thank you, Yoshi. All right, you said you're from France. A fine wine for Romek I Tomek. What do you recommend? I don't know, like Côte du Léon, it's a good one. It's a sweet, really nice wine. It's white or red? White. All right, we will definitely take that recommendation. Can you close off with a nice song for us? Yeah. So, like, you're going to... You know, the piano. Yeah. So, like, go on it. Like, okay. Same way. Roman cię chyba napił. Yeah, go. Watch for the Tomek I Romek, Romek I Tomek theme song coming up. Tu Romek, tu Tomek. Tu Natalia Kusendowa z Pisku. Co ty robisz w Pisku i co Pisk tutaj robi dzisiaj na ekran Polish Film Festival 2010? No Pisk, chyba my wszyscy wiemy, co Pisk robi. Polska Inicjatywa Studentów w Kanadzie. Staramy się zjednoczyć wszystkich studentów z całej Kanadzie do działania wspólnego. A Pisk tutaj, skoro jesteśmy miłośnikami polskiej cinematografii, lubimy polskie filmy, więc postanowiliśmy, że dzisiaj przyjedziemy tutaj im pomóc i zorganizowaliśmy wolontariuszy na cały festiwal. Tu Romek. I tu Tomek. Jesteśmy na ekran Film Polish Festival. Mamy gościa. Marta. Jaki film widziałaś wczoraj? Wczoraj byliśmy na Różyce. Różyce, i powiedz nam coś o tym filmie, nie widzieliśmy. Bardzo ładny dramat psychologiczny, mający miejsce w Polsce w latach 67-68 rocznych. A na który film dzisiaj czekasz? Dzisiaj czekamy na tutaj film Mniejsze Zło. Jest następny na Pisku, co jest powiedzmy w tym miesiącu jeszcze? No w tym miesiącu planujemy wyjazd do Nowego Jorku, a idziemy tam do naszych kolegów z Uniwersytetu Yale. Będziemy tam mieli spanie za darmo, także bardzo się z tego cieszymy. No i no, chcemy zjednoczyć tą Polonię, to działanie tutaj w Kanadzie i w Stanach, więc dlatego myślę, że to będzie bardzo dla nas fajny wyjazd i dużo z tego korzyści dla nas. Romek i Tomek jadą do Nowego Jorku. Zapraszamy na stronę www.pis.ca na więcej informacji. A co myślisz o tych bluzeczkach? Uważam, że różowa koszulka jest świetna. Wczoraj kupiłam właśnie sobie różową, bardzo mi się podoba, że jest ładny różowy kolor. Mamy różowe, mamy czarne, mamy ten jakiś kolor, nie wiadomo jaki. No, to jest szary, który jest bardzo, bardzo modnym kolorem w tym roku. No, zobaczcie, nawet mi pasuje tutaj, można kupić od Pisku. No, jak macie torebkę, macie takie jakieś marynarki, kupcie bluzeczkę od Pisku. Dobra, tu Romek. Tu Tomek, jesteśmy na Roncesvilles na festiwalu Ekran. Mamy z nami gwiazdę, pana Roberta Wieckiewicza. Będziemy się parę pytań zapytać tutaj. Pierogi czy hamburgery? No pierogi, no zdecydowanie pierogi. Toronto czy Warszawa? A no na razie Warszawa. Wyborowa czy Smirnow? Wyborowa, absolutnie. A Tyskie czy Korona? Tyskie. Dobra. Oscar czy Złoty Orzeł? A to jest jakaś reklama tutaj, jest jakaś kryptoreklama. Nie można tak mówić. A Harry Potter czy Bolek i Lolek? A Reksio. Dziewczyny polskie czy kanadyjskie? Zdecydowanie polskie. Dobra. A Robert Wieckiewicz, następny James Bond, możliwe? No, who knows? A na koniec Romka? Czy Tomka? Słuchajcie, both of you. Ah, the right answer. Dziękujemy.